Rybsonem? O, możemy zagrać z rybą. Pewnie, że tak. Zagrajemy z Rybsonem, no. Apetop? I can apetop, of course. Znasz jakieś młodzieżowe słowo, czy stary pryk jesteś? Młodzieżowe słowo? No to na przykład essa. Albo odklejka. Elo! Siema, siema! Long time! No. Ej, oglądałeś wczoraj tego Splasha? Oglądałem. Wiesz, że jesteś w jednym teamie? No wiem przecież. Wiem, oczywiście, że... no. No jak dałeś hosta, to chyba tam się... A to ja nie słuchałem, bo od razu poszedłem się myć, bo z oliwką wychodziłem. Dał hosta i spierdolił, typowe, wiesz co, też tak robię. Poszedłeś się z oliwką myć? Nie, no, w sensie, no poszedłem się umyć, bo szliśmy gdzieś, wiesz? A. Na jedzenie. Były strzałeś, czy stało, stary? Myślę, że dużo rzeczy się wydarzyło, a co konkretnie? NZ stawia stronę dla tego. Dla G2ML, czy jak to się nazywa tam, od Malika, nie? NZ? No, NZ-ku. Nie wiem, brzmi to bardzo nieprawdopodobnie. A sprawdźcie Insta story Malika. Albo NZ-a? A jak do tego doszło? Nie wiem. O, i to jest właśnie... jakąś ofertę? Może jakąś ofertę miałam po znajomościach? Nie, trolujesz mnie. Czyli ryba, przyszedłeś i mnie trolujesz. Od początku. Dlaczego? No, to mnie trolowali w takim razie. No, jest zdjęcie normalnie. Pozdro NZ-ku od Malika. A Malik normalnie na story wstawił pozdro NZ-ku. Nie wiem, widzowie. To jeszcze tam, nie wiem, brakuje jakiegoś właśnie Dawida Jaspera w kolaboracji z NZ-em, żeby mu pomógł. A wiesz co, to brzmi o tyle nieprawdopodobnie, że NZ chyba nie ma dużego stażu w takich właśnie rzeczach. Ma. Ja wiem, że on skończył jakieś tam studia informatyczne, ale jakbyś był takim Malikiem i miał dużo pieniędzy, to byś stwierdził, że weźmiesz kogoś, kto już ma na przykład duże doświadczenie w tym zawodzie. Podać komuś szansę, nie? Chyba, że chce mu dać szansę. Zobaczył potencjał w tym młodym człowieku. Zobaczył jego przemianę na siłowni i mówi tak, jest potencjał. A jak tam szło u ciebie ogólnie? A powiem ci, że bardzo dobrze. Generalnie myślę, że to, że na przykład miałem grypę i przez ostatni tydzień, albo nawet więcej. Od więcej siedziałem w domu, to mi to nawet jakoś tak pomogło trochę się ogarnąć, bo zacząłem dużo porządków robić w życiu. Takim osobistym? Takim osobistym, ale też takim po prostu fizycznym, jak w mieszkaniu. Jakoś tak się poukładać, ustabilizować. W sensie ustabilizować, że... No nie żyć takim chaosem jak cały czas, że wiesz, tutaj wszystko takie jakieś takie losowe. Jakiejś takiej chęci do tego też nabrałem. Więc to nie jest tak, że o, moje postanowienie noworoczne, to i tamto. Tylko ja tak realnie poczułem taką chęć pewnej zmiany. Myślę, że drążam. Tam widziałem, śmieszne rzeczy ludzie piszą. Jakby... Nie uczyłam pisała, że będzie tak, czytała trzy strony książki dziennie. Ja myślałem, że on truluje, hejtuje, ale nie, ona na poważnie. No, ona poważnie. Ja myślę, że ona nigdy nie czytała trzy strony dziennie i nie wie nawet, co pisze, ale bardziej mnie śmieszyło to, że ona tego broni. Tej tezy w komentarzach. Ja na przykład takie, wiesz, postawienie noworoczne, mam nadzieję, że się utrzyma, na razie trzyma, że codziennie czytam jeden rozdział książki, nie? Rozdziałowi nierówny, ale tak staram się mniej więcej sumienie tego podchodzić. No to ma jakiś większy sens, no bo przynajmniej wiesz, o czym czytasz. A tak, no właśnie, bo trzy strony, tak jak wiesz, nawet wątki nie złapiesz. Jak już sobie dała trzy strony dziennie, to zamiast pić 2 litry wody, mogła dać podobną poprzeczkę i wziąć tylko, nie wiem, 3 łyki wody dziennie. Nie wiem czemu, tak jedno zadanie sobie dała takie trudne, a drugie takie łatwe. Trochę taki dysproporcja. I to by było mniej więcej proporcjonalne wyzwanie do tego właśnie czytania. Ale bez picia wody też da się pić. Ej, ja znam dużo ludzi, co na przykład nie pije wody, tylko piją słodzone napoje. I ktoś powie, to też woda. No tak, ale to chyba nie o to chodzi. Moim zdaniem to jest gigatrolling, ale ja nie dietetykiem się nie znam, ale... Bo ktoś powie, to strasznie ja zdrowe. Piję... No, jeszcze powiedz. No myślę, że to jest giga niezdrowe takie picie, czy nie? No jest, ale ile ludzi na przykład pije głównie kole? Nie mam pojęcia, stary. Myślisz naprawdę? No, albo tylko jakieś soki. I koniec, wody w ogóle nie ruszają. Mówiłam, że ja piję głównie wodę. No, udało ci się może przestawić jakoś z tym, ale są ludzie, co po prostu mówią, że im nie smakuje woda i tyle. Bo tak się przyzwyczaili. Mój dziadek tylko kawę? Nie no, na samej kawie to ja nie wiem, to co on pije, litr kawy dziennie? To już chyba na drugi świat chce przejść i wylogować z tego. Ale też widziałem twój post noworoczny, tam jakieś postanowienia. No ja stary, ja naprawdę w sumie tego podchodzę, serio. Staram się przynajmniej. Ja już od stycznia, dzień w dzień, od stycznia, poświęciłem... No tak 2-3 godziny codziennie na naukę starej nowego języka. Tak? No. Ja pierdolę. Zostaniesz jakimś polskim Elonem Muskiem, może co?
No wątpię, ale na przykład takim celem, wiesz, długofalowym jest zdanie tego egzaminu takiego, co tak jakby, wiesz, stwierdza, że umiesz mówić po tym w tym języku w grudniu. C1, o, C1 poziom. Ej, Wladimir zajebisty w Kasantę. Czy to ogólnie ma silny jest strasz, co Ksanty, czy nie? Ja go banuję. Nie wiem, jest całkiem dobry, bo jest... nie ma jakichś sobie matchupów i w tanków jest niezły. No, no. Ale właśnie tak zauważy, właśnie ostatnio sobie pokminię, że w sumie Wladimir ma taki skisę, że tak naprawdę Kasanta nie powinien ci nic zrobić. Nie może nic zrobić. Ale to co mówisz, że ogólnie z tego roku jest zadowolony z progresu i... No tak ogólnie, to myślę, że jeśli chodzi o człowieka, to tak, no. Uważam, że w sensie, uważam, że Giga zaniedba tak jakby swoją głowę i swoją, no. Swoje ciało, ale tak to powiedziałbym, że... Raczej na plus, no. A ty mówiłeś widzom o tym, co mi wczoraj pisałeś? No właśnie... Tak, tak, bo to nawet na streamie jakby czasem ja jestem ciekaw, w sensie to o czym rozmawiałeś z tym gościem, bo widzę dla tych widzów, którzy nie wiedzą. Ale wiesz, to akurat na off-streamie rozmawialiśmy. No wiem, no pisałem. A, okej. Okay. Jak tego doszło w ogóle, że wy rozmawialiście? Nie wiem, przyszedł po prostu i... Poprosił o rozmowę? Nie wiem, tak, no nie, że nie do końca, ja mu powiedziałem od razu, że zanim będzie chciał tutaj zostać na streamie, to będę musiał z nim rozmowę przeprowadzić, bo przecież to co było jeszcze nie tak dawno u Gucia, no to przecież nie mogę tego zignorować, prawda? Tak po prostu stwierdzić sobie, a okej, okay, whatever. Ale też nie jestem, bo wiesz, wydawania wyroków i osądów, tylko po prostu chciałem go zrozumieć, czemu postępuje w jakiś konkretny sposób. No i czemu? Czekaj. To nie jest tak publiczne info. Coś nie coś się dowiedziałem, ale no niestety jakby zmiany w zachowaniu nie widzę takiej, jakiej bym chciał widzieć. Dlatego no mówię mu, że powinien iść do psychologa. On powie, że to jest zły pomysł. Ale jeżeli tego nie zrobi, to tak naprawdę no na tym streamie też za bardzo miejsce nie znajdzie, no bo ja się czuję niekomfortowo otrzymując takie donacje od ciebie, Kleberek. A co, teraz ty się podobasz mu, tak? Czy jak to wygląda? Nie wiem, po prostu wiesz co, mi się wydaje, to jest kwestia tego, że potrzebuje uwagi. To, że ty w ogóle chcesz komuś się w życie wpierać, jest już mega pojebane. A jeszcze uprzykrzać komuś życie, to myślę, że takiej osoby nikt nie będzie chciał w swoim życiu jak ty. Nikt. I mówię ci to naprawdę z pełną szczerością. Nie wiem, czy ty rozmawiasz ze swoimi rodzicami o tym, ale według mnie powinieneś pogadać ze swoim rodzicielem i po prostu, nie wiem, niech pozna jego opinię na ten temat, tak? Zobacz, co ci ojciec powie. To myślę, że... Myślę, że powie ci coś podobnego do tego, co ja ci mówię. Ale pewnie z nim o tym nie rozmawiasz. O kur... ginę. Nie! Ja pierdolę! Odjebałem, ale odjebałem. A wiecie co? Jestem nieskupiony. Bardzo, bardzo słabo zagrałem po prostu. To nawet nie jest mecza, tylko... No a na ogólny ci wstałem ze screena ze story tego Malika. No dobra. Myślisz, że fake, czy nie? Fake, no ja myślę, że to na 99% jest fake. A i wiem, że mnie trolujesz, ryba. Tylko teraz udajesz, że mnie trolujesz. A dobra, sprawdzę to. Cześć, sprawdzę story. Poczekaj, pozdro, stawiamy stronę EZQN23. Nie ma już na story podobno. Ja nie mam telefonu przy sobie, kurczę. Podobno wczoraj było. Co, bardzo mało go bije. Moje Q bije 90 damage'a temu Kasantę. 80, ja pierdolę. Z autosa bije za 30. Chyba Void Staffa pierwszego powinien kupić. Bez żartów. Ej, no ale jest zdjęcie z Malikiem, kurwa, no jest. Tylko pytanie, wiesz, to wrzucił Malik, czy to wrzucił, znaczy, kurwa, Malik nie wrzuci sobie zdjęcia z NZ-em i mówi tak, o kurwa, NZ, dawaj fotę robimy. Tak, ale na przykład, jeżeli to jest jakaś współpraca, to wiesz, że się pochwali tym, nie? No właśnie, to jest ten problem, że nie wiadomo. Ja pierdolę, znowu zjem. Nie no, jestem giga gównem. Nie no, dziwna akcja, nie wiem, ja nie wierzę trochę to, że to prawdziwe, ale... Chyba, że NZ pracuje w firmie... Nie, nie, on nie pracuje chyba, czy pracuje? No, Pyszne robi. Pyszne? No, czy ktoś powiedział Pyszne.pl? Wtedy przyjrze NZ. No, bo na Pyszne robi, tak mi się wydaje, czy nie? A ty na bocie grasz, kurwa, a żeś ich zniszczył. A ja giga wybuchłem.
gdybyś miała możliwość, nie? Pójść na randkę z jakąś influencerką, to którą chciałbyś poznać bliżej? A to już widzę, wracają stare pytania. Ja zgaduję, że co, czat ci pisze tak, zapytaj Krzysztofa o to. Czy sama te pomysły wpadasz? Nie, no nie, nikt tak nie pisze, serio. Okay. Poważnie, przysięgam ci na swoje życie, nie było tego pytania. Jest jakaś taka, którą chciałbyś bardzo poznać? Nie, tak szczerze, ja ostatnimi czasy właśnie zauważyłem, że bardziej się wolę po prostu na sobie jakoś skupić, niż stricte jakieś poznawać konkretnych ludzi. Nawet mam taką, bym powiedział, nie wiem... Koleżankę? Niechęć do związków. Więc w tym kontekście to nie chciałbym się nawet w ogóle wiązać. Więc nie widziałbym jakiegoś głębszego celu, żeby, wiesz, umawiać się na jakieś takie żona spotkania. Żona kolegi poroniła i ostatnio jak chyba, że bardziej for fun, no nie? A czy miałbym fan z kimś, to po wyglądzie to ciężko jakby coś tam zdechło. Od nie, tego tak, czasu się do mnie nie odzywa. My za to Krzysiu nieprzerwanie od 78 miesięcy razem mniej niż 3 i pozdrów Rybsona. Hej Achmed, masz pozdrowienia od mojego kolegi Achmeda. Będę kiedyś ci mówiłem, że miałem takiego jednego widza, który przeżył chemioterapię. I w ogóle teraz prowadzi dobre, szczęśliwe życie, pieczki. No to właśnie on cię pozdrawia. O, to pozdrawiam również. Achmedzie, dziękujemy bardzo. Rybson cię zna. Znasz Achmeda? No. Achmeda, okej. Okay. Ja myślałem, że wy się nie znacie. Nie no, To jest ten, co na fejmie walczył, tak? Skizo. Tak. I gadałem parę razy, no. Czekaj. Wychodzę. Ja ginę. A tu się, dziwny fight wydarzył. O, Grzeczy Ciasek cię pozdrawia. Grzeczy Ciasek to jest taki widz, co on tam ma giga ciężko w domu, ale jakoś daje sobie radę, nie? Tam jakoś wiąże koniec z końcem. Jest, że tak określamy widzów. Ten co ma córkę, ten co ma ten siostrę z białaczką, ten co walkę z Kizo, ten co ma ciężko w życiu. Widzę, każdy widz jakąś łatkę ma swoją, po której go można rozpoznać, etykietkę. No dobra, to jak Grzeczny Ciastek się nazywa? Grzeczny Ciastek, no. Ciastek Sicarios. Ciastek Sicarios? Bo był taki gość, Ciastek Sicarios. A to był niezły świr, to nie wiem czy to ten. To ten, 100%. A to jak miał ciężko w domu, to nawet by tłumaczyło, czemu tak napisał dziwne rzeczy na czacie. O, był mega zadymiarz. A ty chyba jakiego języka się uczysz? Japońskiego. Tak, powiedziałeś, jakiś azjatycki bym chciał i jakiś tak... Ale to powiem ci, bardzo trudne sobie zadanie dałeś. No trudne jak coś, powiem ci tak. Nauczyłem się tak, oni mają alfabet, tylko mają sylabariusz, nie? Jakby trzy tak jakby pisma mają... Tam języki, nie wiem, tak jakby alfabet miałem trzy, nie wiem jak się tam dokładnie nazywa, dopiero się uczę. I opanowałem ten pierwszy, 4-3 znaków miał, trudny ci powiem. No na pewno, ale na przykład czemu japoński, jakby skąd, co cię motywuje do tego, żeby się nauczyć akurat tego języka? Samorozwój, wiesz co jest, piramida ma słowa? Nie ma słowa, bo nie wiem. Słowa? Tak jakby, to jest taka piramida potrzeb człowieka, jakbyś na przykład na samym dole są na przykład potrzeby takie fizjologiczne typu, wiesz, jedzenie, picie, ma słowa jednak, sorry. A na przykład na samej górze jest samorealizacja i po prostu ja już wydaje mi się, osiągnąłem wszystkie te rzeczy, wszystkie te potrzeby spełnienie, tylko samorealizacji brakuje. No okay. I tak się samorealizuje. A na samym końcu będziesz człowiekiem transcendentnym ponad wszystkie rzeczy. Albo no zależy jak się skończy. O, może też tak. I będziesz lewitował jak Malzahar, albo się przebierał. To jedno z dwóch, nie? Albo w tą pójdzie, no. No nie wiem, no ale na przykład czujesz motywację, żeby się tego uczyć? Ogromną jak coś, ogromną. Okej. Okay. Nie wiem skąd, po prostu jak stawiam to frajdę. No nie, no dziwne, a trochę, w sensie fajnie, że tak masz, nie? Ja chyba po prostu nie mam talentu do języków i się nie chcę na przykład. Wolałbym, nie wiem, ja ciekawię naukowe rzeczy jakieś. Mimo, że wydaje się być debilem, no to jednak właśnie, może dlatego właśnie. Ciekawe takie rzeczy. A japoński wybrałeś, bo co? Bo byłeś w Japonii i stwierdziłeś, że może się Korei przyda. Byłem przecież. Ja w Korei byłem w szkół. A w Korei? No tak, to inne, co nie? Są podobne. Totalnie inne. To jest tak jak polski i angielski. Okej. Okay. Chociaż... Tak jakby jeden z... Tak jakby z alfabetów, w cudzysłowie kanji, który ma... 6000 coś tam znaków jest zapożyczony od chińskiego, ale tak by chyba z chińskim nie ma zbyt dużo wspólnego. Ogólnie japoński. 6000 znaków. Ja ja tyle słów nie znam. Ale to jest taki jakby, to są takie stare... Wyobraź sobie na przykład, jakbyś na przykład narysował drzewo, takie mega proste, paroma znaczkami drzewo po prostu. Wiesz co chodzi? No. Tak, i to znaczy w tym alfabecie drzewo. Z tego co ja zrozumiałem tak ogólnie, bo jeszcze go nie uczyłem. Jest trzeci dopiero. Ostatni. Final boss. Kurwa, ten Wladimir niby nie jest zły, ale tak szczerze nic nie bije. Nic, nie bije, nic. Józef ta postać, widzowie. Ja mam ten problem, że dla mnie uczenie języka się jest po prostu nudne. Wolałbym się uczyć rzeczy, które jakkolwiek mogę wykorzystać w życiu.
A na przykład, no, czy, no wiadomo, że możesz użyć w przyszłości języka... A czy użyję japońskiego? Nie mam bladego pojęcia, ale fajny flex, nie? No jest jakiś flex. Ale no nie, no mógłbyś użyć, jakbyś na przykład stwierdził, że już nie chcesz streamować pierdolić to i nie wiem, możesz pracować w, jako support japoński albo jakiś... Coś... No, przy, no nie, no mógłbym na przykład, nie wiem, no w tym, w ambasadzie mógłbym chyba robić, czy nie? W ambasadzie? Nie wiem w sumie. No, myślę, że wiele dziedzin by się otworzyło przed tobą, gdybyś znał język. Kiara chyba zna... No nie wiem jaki, czy koreański, czy japoński. Któryś zna i wiem, że była jakimś tam tłumaczem i to tak całkiem jakimś dobrym w tym języku. No ale tak naprawdę jak streamujesz, robisz takie rzeczy wokoło sociali, tworzenia jakiegoś kontentu, to ja bym na przykład wolał się już edukować w dziedzinach wokół tego. Ale w sumie może właśnie potrzebujesz takiej odskoczni, no nie wiem. A, screen, dobra, patrzcie. Ja myślę, że to jest jakiś science fiction. Pozdro, stawiamy stronę, NZQN23. Zobaczcie, jak to jest w ogóle wycięte. To nawet nie jest na Insta Stories. Skąd ty wziąłeś, że to jest Insta Stories? Troluje. Ale wiecie, i to jest coś takiego. Ja mówię, że on troluje, a on mówi, nie no stary, co ty, naprawdę. I jak ja mam poprowadzić dalej narrację? Ja powiem, że on troluje, on powie, że nie troluje. No i tyle, no i pogadali.